Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj gościmy dwójkę młodych ludzi, którzy uprawiają ciekawą dyscyplinę sportową. Karina Tima, witam bardzo serdecznie. Witam. Mistrzyni Europy juniorów w squashu i ostatnio mistrzyni seniorów Polski. Tak. Tak. I Michał Stawarski, wicemistrz Polski w kategorii U13, też w squashu. Tu są trofea Michała, więc będziemy mogli sobie je obejrzeć w międzyczasie. Karina, powiedz, to jest taka nietypowa dyscyplina. Wydaje się, że potrzeba dużo siły, dużo właśnie mieć taką... A ty jesteś malutka, drobniutka, a jednak sukcesy osiągasz, więc jak to w tej grze robisz właśnie, że sukcesy są? Znaczy generalnie squash jest taki bardziej... No wszyscy mogą w niego grać. To nie jest takie, że musisz być jak... że musisz być mały albo wysoki, bo dużo jest właśnie różnych typów budowy, ale no nie jestem jedyna taka mała, tak bym powiedziała. Że... Ale kondycji wymaga dużo, prawda? Tak, dużo. Musisz mieć szybkie refleksy. Refleks, trzeba się wykazać refleksem. Musisz generalnie mieć kondycję, no musisz dużo biegać. Też to jest bardzo mentalna gra, że musisz psychikę mieć, to bardzo, no musi tam być. Wydaje się, że jesteś zamknięta w pomieszczeniu. Piłka biega na wszystkie możliwe sposoby, tak. Więc musisz za nią nadążyć, prawda? Tak, musisz patrzeć na tą piłkę, tak no dosłownie. I też musisz no, uważać, żeby nie być uderzona przez nią albo przez rakietę, bo też jest tak blisko, Dobrze powiedziałaś, że no, jeśli chodzi o gra w tenisa, jeden jest po swojej stronie, tak. Siatki, drugi po swojej, a tutaj jesteście w jednym pomieszczeniu i rzeczywiście bywa to dosyć niebezpieczne. No dokładnie, dlatego juniorzy właśnie... Muszą okulary nosić na każdym turnieju, a już senior, jak już masz 19 lat jak ja, to nie musisz, ale ciągle możesz tak uderzyć, być uderzony w twarz albo tak nieraz miałam, że tutaj mi koleżanka nie, ale rozcięła mi wargę i bo... Naprawdę. A czy boisko do squasha jest takie samo dla juniorów jak dla seniorów? Tak, 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 tak samo. Czyli nie ma żadnych innych wymogów. Michał, ty jesteś na razie wicemistrzem, ale oczywiście mamy nadzieję, że potoczy się dalej szybko. Młody człowiek, ty zacząłeś od razu grać w squasha, czy wcześniej grałeś może w tenisa? Nie, od razu zacząłem grać w squasha. Tak tata mnie na to wziął za pierwszym razem i zobaczył, że jakoś mi dobrze idzie i mnie zapisał do akademii. I to się tak zaczęło. Jak powiedział, że złapałem takiego bakcyla. I pojechałem na swój pierwszy turniej w życiu po jakichś 2 tygodniach treningów i bardzo dobrze poszło. Czy dużo jest zawodników w Gorzowie, którzy trenują squasha? Znam 3, ale z juniorów. Znam 3, którzy aktualnie grają. Karina, ja i Wojtek Kuliński. A jeszcze kilka odeszło. Tak, nie wiem, było może z nas 30. No i wszyscy podchodzili. Wydaje się, już Karina wspomniała, że to może być dosyć kontuzyjny sport, prawda? Tak. Bo po pierwsze przeciwnik może nieumyślnie może zrobić krzywdę, piłeczka, a po drugie przy takim szybkim ruchu, zwrotach, no można też sobie jakby jest się narażonym bardziej na kontuzję niż przy jakimśkolwiek innym sporcie. Tak, byłem świadkiem kilka razy, że dostałem rakietą praktycznie w czoło, ale miałem maskę ochronną, albo jeszcze źle stanąłem na korcie, to też. No, albo się rzuciłem jeszcze na korcie, żeby uderzyć tą piłkę. No, czasami w ścianę prawie wleciałem. Różne rzeczy się dzieją. Tak. Karina, wydaje się, że to jest taki całoroczny sport, bo jest to w hali, ale przygotowanie do zawodów, przygotowanie, to nie są tylko treningi z rakietą, prawda? Nie, ja naprawdę... Ja próbuję więcej robić poza kortem. Znaczy generalnie musisz fitness mieć, dobre bieganie, takie rzeczy. Też musisz być bardzo
mocny generalnie w... Czyli siłownia, prawda? Tak, tak. Ale też tak naprawdę inne sporty bardzo pomagają właśnie w squashu. No na przykład tenis, dużo squashystów grają w golfa też. No też, ja też przed naszej... W szkole też grałam w hokeja na trawie i no generalnie inne rzeczy. Czyli wszystko. Tak, każdy sport. Że to nie musi, że to wszystko pomaga na korcie squasha, że koordynacja i wszystkie te ruchy. Jakby. A ile miałaś lat, jak zaczęłaś grać w squasha? Ja miałam 6, ale to przez mojego brata. Mój brat aktualnie jest mistrzem Litwy. Też gra w squasha i ma swoją akademię w Poznaniu, ale no przez niego zaczęłam grać i przez niego właśnie wyjechałam do Anglii i tam, dlatego tam trenuję i no, dlatego gram w squasha przez niego właśnie. Czyli rodzinnie. Tutaj tak. Tata namówił ciebie, Michał, prawda? Karina ciebie brat namówił. Michał, ty jesteś jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Czy twoje plany są związane ze squashem? Jeśli osiągasz takie sukcesy, to w pewien sposób mobilizuje, prawda? Tak, już sobie postanowiłem, że za rok wygrywam Mistrzostwa Polski. I tego tobie oczywiście życzymy. Dobrze. I trzymamy kciuki. A później to się zobaczy jeszcze. Powiedz, chodzisz jeszcze przecież do szkoły, tak? Tak. Więc musisz to jakoś godzić, prawda? No muszę niestety. Starasz się. Tak. A powiedz, czy ty oprócz właśnie takich treningów na korcie masz też rozpisany trening taki właśnie równolegle właśnie z taki przygotowanie... Fitness, tak. Znaczy fitness to nie za bardzo, ale na siatkówkę chodziłem. No i w wakacje oczywiście na dwór, na boisko, jak to zawsze bywa. No tak to poza tym, to nie za bardzo. A cykl przygotowania do zawodów, jak się rozpoczyna? Bo zawody są w określonych terminach, prawda? No to na pewno się trenuje, jest tam ta systematyka, harmonogram. Przychodzimy, łupiemy tą piłkę co tydzień, albo nawet częściej. Jakieś sparingi też muszą być, no i później się gra. A powiedz, czy przygotowujesz się też w taki sposób, mentalnie. Nie wiem, głowę przygotowujesz, tak, do tego, żeby wygrać, żeby się uspokoić, wyciszyć? Tak, ostatnio miałem taki przypadek, że miałem dosyć prosty mecz i podszedłem do niego tak całkowicie zmarł, że byłem pewien, że go wygram, byłem no, trochę rozgrzany, po pierwszym secie przygrywam 11-3. I tak, Boże, tata mi mówi spokojnie, a ja mówię prawie zapukany, chodź pomóż mi. I masakra jakaś była, później na spokojnie, następny set, spokój, głowa luźno i wygrałem też chyba do 3. A powiedz, czy lubisz, nie wiem, masz jakieś specjalne menu przed zawodami, czy przygotowujesz się też od tej strony? Nie, ja staram się tak na luziku, tak spokojnie. Karina, a ty? No, też próbuję, znaczy to też dla mnie to jest bardziej jaki to turniej ja gram. Bo jak to jest na przykład Mistrzostwa Polski, to tak trochę bardziej lajtowo, dlatego też jest na koniec sezonu, to też jestem trochę zmęczona i wiem, że no muszę teraz ostatni taki ostatnio tak podcisnąć w sezonie, a na przykład na Mistrzostwach Europy to było tak, że no myślałam o tym turnieju przez cały sezon i generalnie no bardzo chciałam dobrze zagrać i no to czy masz się. Jakieś takie wsparcie jakiegoś psychologa sportowego, osoby, która tobie tak właśnie mówi, Karina, spokojnie? Za bardzo nie, ale też mam dużo, znaczy w Bristolu, gdzie ja mieszkam, to jest bardzo dużo, no, profesjonalnych graczy w squasha tam mieszkają albo przyjeżdżają i no i oni bardziej mi pomagają, dużo się uczę od nich i oni mi mówią właśnie jak z takimi problemami sobie poradzić. Tak, albo co się może dziać w takich momentach. I też mój brat i moja rodzina generalnie mi bardziej pomagają w tym. I też trenerzy, to jest tak, że też rozmawiam o tych problemach i jak czuję, mam taki dzień, że naprawdę nie chcę grać, to oni mi bardzo pomagają, żebym pomyślała, że to okej, teraz nie chcesz tego zrobić, ale to pomoże ci za miesiąc. A czy stosujesz specjalną dietę? Czy przed zawodem
zawodami, czy w ogóle w czasie treningu? Generalnie próbuję jeść czysto, także za dużo słodyczy, za dużo chipsów, takich rzeczy nie, ale i przed turniejem próbuję właśnie tak czysto jeść, a już w trakcie to tak już nie ma takiego, znaczy próbuję ciągle jeść dobrze, żebym nie była za pełna na meczu, ale po już tak sobie odpuszczam, tak brawo za turniej. Można jem wynagrodzić coś, sobie. Tak, że jakiegoś loda albo czekoladę jem i jest to. Jesteś teraz tak na takim przełomowym swoim okresie życia, tak. Ponieważ zupełnie zmienisz otoczenie, zupełnie zmienisz szkołę, więc może opowiedz nam, co cię czeka w najbliższej przyszłości. Właśnie dostałam się na Drexel University, to jest w Filadelfii, właśnie na pełnym... Masz stypendium. Tak, właśnie. Na pełnym stypendium właśnie i tam będę, no, będę studiować i też grać w squasha. I to będzie kompletnie inne warunki będą, bo nie będę sama nareszcie, że w Ameryce tak się gra na tych studiach, że jest 9 graczy, kobiety i mężczyźni i to jest jako drużyna gramy. I będzie kompletnie inny format, ale bardzo się cieszę i nie doczekam się września tak naprawdę. Michał, czy ty chcesz iść ścieżką Kariny? I też chcesz właśnie w taki sposób planować swoją przyszłość? No fajnie by było dostać takie stypendium gdzieś na świecie. Czyli musisz osiągać sukcesy. No powinienem. I wiesz, dziewczyny to sobie radzą, tak? Same pojadą, pewnie sobie powiedz, czy ty jesteś tak ustawiony właśnie, że jak będzie trzeba samemu sobie zorganizować wszystko, to sobie z tym poradzisz? No, mam nadzieję, że tak będzie. Że będziesz się miał czas przygotować do tego wszystkiego. Tak. A powiedz mi, a jakbyś chciał powiedzieć o swoim takim marzeniu na najbliższą, no oczywiście poza wygranymi zawodami w przyszłym roku, no to już wiemy, że takie masz założenie, ale tak później. Takie squashowe? Znaczy wiesz, jeszcze jesteś uczniem, tak, więc musisz skończyć szkołę. I czy rzeczywiście tak będziesz szedł tą ścieżką sportową, czy oprócz tego w innym kierunku będziesz próbował zdobyć wykształcenie? Nie wiem, myślę, że raczej ten sport zostanie, ale myślę, że coś jeszcze przyjdzie. Też, ale to nie jestem jeszcze pewien, tak. Czyli jeszcze wszystko przed tobą, tak? Karina, a ty, sportowcy, którzy podejmują takie wyzwanie, trenują, muszą też myśleć o przyszłości, bo są dyscypliny, które można uprawiać długo, 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 a są takie dyscypliny, które no, czasami trzeba po prostu zrezygnować. Czy ty już planujesz swoją przyszłość taką pozasportową? Tak i nie. Na pewno chcę spróbować w tego squasha grać profesjonalnie po studiach, ale nie jestem, na pewno chcę pomagać w tym sporcie tak generalnie, ale jeszcze tak do końca nie, bo chcę studiować stosunki międzynarodowe i politykę, to tak nie jestem pewna, co wybierzesz. Co wybiorę, tak. Czyli być może będziesz politykiem uprawiającym squasha. No mam nadzieję, ale nie wiem który, znaczy ja wiem, że dużo muszę się poświęcić na obu, do obu rzecz. Do na obu kierunkach, tak? Tak, ale no zobaczymy. Znaczy teraz przez ten rok, bo skończyłam maturę w ostatnim roku i ten rok miałam właśnie na squasha i właśnie grałam w te wszystkie profesjonalne, znaczy próbowałam grać w tych profesjonalnych turniejach, ale i to bardzo mnie moje oczy otworzyło, jak naprawdę będzie, Jak będziesz zajmowała się tylko squashem, tak? I wiem, że to jest dużo poświęcenia czasu, wysiłku, często podróżowania. Sportowcy nie mają czasu na życie rodzinne. Tak za bardzo nie. Ale też na to jeszcze nie planuję naprawdę, jeszcze mam czas. No. Pozostaje mi tylko życzyć wam obojgu sukcesów, zarówno tobie, Michał, tu już jesteśmy umówieni, słuchaj, tu już nie ma odwrotu, tak? Mistrzostwo w przyszłym roku absolutne, więc trzymamy mocno kciuki. Karina, tobie życzymy, żeby wszystkie twoje plany się spełniły i żebyś tam się wyszkoliła i zdobywała kolejne tytuły mistrzowskie. Trzymamy za was kciuki i
mam nadzieję, że spotkamy się, jak już też będziecie kolejne swoje tytuły i trofea mogli u nas zaprezentować. Bardzo Wam dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję.